W końcu praca osób niepełnosprawnych, które cieszą się także ogromnym uznaniem. Dzisiaj mam ogromną przyjemność otwierać już kolejną wystawę, 89. wystawę tu w tym miejscu. I z wielką przyjemnością otworzyć wystawę pani Grażyny Urbańskiej. Wszyscy Państwo, przypuszczam, że tutaj wszyscy Państwo jesteście przyjaciółmi pani Grażyny, także może mówienie o tym, wiecie wszyscy Państwo, ja również też, że jestem absolwentką Uniwersytetu Prawnictwa Mazowieckiego i pracę uczyłam się pod waszym okiem, pani profesor.
także maluje, a poza tym interesuje się to właśnie ze sztuczną poezją, czy poezją świętecką? Smabut. Taki smabut. Chociaż Maria może cokolwiek mówiła na wątka tajemnicy właśnie z tego obszaru, ale jeszcze nie jest pani zdecydowana, ale mam nadzieję, że tak się jednak stanie. Pani Grażyna, no to co pani pokazuje, jest to trochę wspaniałe. Jest to rzecz, która znaczy rzeczy. Pani twórczość, to wymaga od obserwatora, od odbiorcy. Zastanowimy się nad tym. Trzeba tutaj stanąć i głębiej wejść pani. Zobaczysz pani postrzeganie się za pomocą właśnie. Bardzo pani dziękuję w imieniu wszystkich organizacji pozarządowych, które zawsze cieszą się na każdą wystawę i mam nadzieję, że pani chce jeszcze u nas przedstawić swoje prace. Może będzie to już tym razem malarstwo. Czy pani chce zostać w tej dziedzinie? Thank you.